Witajcie. W tym filmie opowiem Wam o tych sprężynach w tarczy sprzęgła, po co one tutaj są i jakie mają zadanie. Jest to tak zwany tłumik drgań skrętnych. Roznituję tutaj te trzy nity, rozpołowię tarczę, no i zobaczycie, jak to wszystko jest zbudowane. Mam już tutaj to roznitowane. No oczywiście ktoś by mi mógł zarzucić, że zepsułem tą tarczę. Tak, zepsułem ją. Tarcza pozyskana na złomie, także to jest złom. I teraz tutaj zdejmę to. Tarcza jest firmy Luke. Tutaj mamy takie podkładki sprężynujące, które dociskają. Tu jest jeszcze taka szema językami, która tutaj wchodzi w te otwory. No i są tutaj te sprężynki. Tu sobie ich wyjmę. O, ta już jest wybita, widać. I teraz w czym jest tutaj rzecz, jak to działa. Nawet sprężynki jeszcze fajnie ciasno, nie jest tak najgorzej. Zobaczmy. Tu jest ta piastka, w której jest włożony tutaj wałek sprzęgłowy. Natomiast sama tarcza jest oddzielna, nie jest na stałe zazębiona z tą piastą. Tu jeszcze jest taka podkładka cierna. Wyjmę tą sprężynę, ponieważ tu mam zaznaczone, jak to było. O, tak. Ponieważ to pracuje tak względem tej tarczy sprzęgłowej. I jeśli tarcza sprzęgłowa obraca się, powiedzmy, w lewo, ponieważ silnik ma obroty prawe przeważnie, to dopiero poprzez te sprężyny jest sprzęgnięta z tą tarczą. Dlaczego i po co? Chodzi o to, że te sprężyny tłumią podczas ruszania czy zmiany biegów, tłumią takie jakby nagłe uderzenie. Jeżeli się za szybko puści pedał sprzęgła, to te sprężyny amortyzują. No oczywiście, jeśli się puści bardzo szybko, to też ten samochód szarpnie, ale ta amortyzacja będzie tak, żeby po prostu nie rwało tego wszystkiego, całego tego mechanizmu tarczy sprzęgła, żeby nie rwało przegubów. W Fiacie 126P tarcza jest, jak wiecie, zrobiona na sztywno, nie ma tych sprężyn, ponieważ samochód jest mały, nie ma dużej wagi, no i dlatego lecą tam przeguby. Tutaj możecie jeszcze zobaczyć, jak jest wypracowane tu od sprężyny. Także widać, że te sprężyny pracują w tarczy tej sprzęgłowej. No i tak samo jeszcze w tej blasze. Jest to również tutaj wypracowane. Tutaj te wszystkie są otwory mocujące sprężyny wypracowane. Także widzicie, to w ten sposób właśnie pracuje. No i tak jak powiedziałem, tarcza jest ze złomu, cienka już jest. Tutaj te nity są prawie równo z okładziną. No i w zasadzie tyle, co chciałem Wam powiedzieć. Oczywiście wszystkim zwolennikom mojego Fiata chcę powiedzieć, że będą jeszcze filmy z udziałem mojego Fiata. Także zapraszam do oglądania, tylko wszystko w swoim czasie. Na dzisiaj się już z Wami pożegnam. No i dziękuję bardzo za uwagę.